Stary, ale jesteśmy w ciemnej dupie. Tak źle jeszcze nie było, bo tak długo nie łapaliśmy z tego stopa, bo w tym deszczu staliśmy, nie wiem, przez 2 godziny. Wszystkie pełne są. Wszystkie te auto są pełne. Stary. Jestem pewny, że wszyscy po prostu dojechali już do parku i zrealizowali misję i mknął dalej, a my po prostu nie możemy właściwie wyjechać z miasta. Park Bandipur to jeden z narodowych parków Indii. Żyją tu w naturalnym środowisku dzikie zwierzęta, w tym kilka naprawdę niebezpiecznych. W parku obowiązuje zakaz wysiadania z samochodu. Spierdzielałaś kiedyś z plecakiem od tygrysa? To będzie. Właściwie nie wiem, czego ja się spodziewałam. Ja sobie wyobrażałam jakiś park zamknięty, w jakieś takie bardziej zoo chyba. Ale że co, że sobie teraz tygrys może wyjść? I że co? Three people were hunted by last year, three people hunted by tiger. Three people and yeah, that, they were hunted. Yeah, that, shooted by, that, after that, the oh tiger has been shot. Oni powiedzieli, że tygrysy są mniej niebezpieczne od słoni, dlatego że słonie podchodzą do ludzi, a tygrysy raczej nie. I że w ogóle tygrysy są bardzo eleganckie. No więc ja mówię, okej, no to ja bym się na pewno z nimi dogadała od razu. Elephant killed 9 people last year. Oh my god! A słonie są jeszcze gorsze, bo zjadły 9 osób. To chyba była małżonka tego pana. Tak się przestraszyła, że się rozpłakała i kazała mu jechać szybko i w ogóle nie stawać. Bo po prostu dostała takie jakieś... jakiegoś takiego... wręcz ją sparaliżował strach. I się przestraszyła festo. Ale strasznie. Ja myślę, że ona zareagowała bardzo poprawnie na tego słonia. Powiedziała, że to jest... Że jak on to jest mama z dzieckiem, to już to jest pozamiatane, że on może staranować nam samochód. Jaka jest prawda, powinniśmy mieć respekt przed takimi zwierzętami. Ja też tak nabrałam dystansu. Że jak nie nienawidzę takich kobiet. No, on taki był nastawiony bojowo, nie? Było widać, że były takie, wiesz... Nie, tam... Chodź. Żeby oni nie odjechali z tymi rzeczami. No już nie, tak... nie, oni wiedzą, że ja na szyszy. A co, jak wąż wyskoczy? No zrób to zdjęcie. Ale ty nie widać już. Ale słonia. Spróbuj przynajmniej, a nie gadaj tylko co chcesz, że nie widać słonia, no. On się oddala. Tu jest dzik. Z dzikiem można... Dziki, które są niebezpieczne, Zuzano. No, nie możesz tak się przybliżać. Idziemy stąd. Kiedy kamy was? Nie będziemy do dzików. Kamy was, ale ty tam są dziki, które są niebezpieczne, Zuza. Zuza, chodź. Ja bym ja chciała. Chodź, bo te dziki idą. Zuza. Do you know where can we find some animal? Zuza, ale chodź, bo to Zuzko, no. Te dziki są niebezpieczne. Ty... No ale dobrze, ale próbuję ze słoniem zrobić. Ale dzikiem. To może podjedźmy kawałek dalej i będzie kolejny słoń. Myślę, że to była taka chwila. Ja się przestraszyłam. No, to się martwiła o mnie. Ja się przestraszyłam. A ja widziałam takie żbiczki malutkie, które sobie tam chodziły. Nie, bezbronne w ogóle. Two steps, I can take. No, one, two, it's okay, no? A co różnica? No bo masz o wiele bliżej. Zaraz się dzik zaatakuje. Wiesz, jak dziki, jakie dziki, co robią dziki? Tutaj one między ludźmi chodzą. Nie, Zuza, dziki są bardzo niebezpieczne, a ty pchasz się prosto w problemy. Po co? A ja widzę, że Zuza centralnie uderza w stronę dzików, które, jak wiadomo, nie są najbezpieczniejszymi zwierzętami, więc ja się przestraszyłam i no, musiałam jakoś też zareagować, żeby nie skończyło to się jakoś tragicznie.